Cześć, czerwiec z dobrych sklepów motocyklowych.pl. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić kaski Bella z serii Custom. Jako ciekawostkę powiem, że Bell jako pierwszy na świecie stworzył kaski integralne. Zatem wybrałem 5 modeli kasków Bell, które tutaj prezentuję i co nieco o nich powiem. Jest to cała seria Custom. Tak na wstępie warto zastanowić się, co oznacza Custom. W wolnym tłumaczeniu z języka angielskiego słowo Custom oznacza nic innego jak dopasowanie do indywidualnych potrzeb klienta, w tym przypadku ridera. W związku z tym Bell, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, stworzył serię Custom i dopasował się dla tych indywidualnych potrzeb. Na pierwszy ogień wezmę najnowsze dzieło Bella, czyli kask Scout Air. Jest to najmniejszy i najlżejszy zarazem kask na rynku. Te cechy zawdzięcza skorupie, która jest wykonana z kompozytu Trimatrix zastrzeżonego przez Bella, ale oprócz tego, co jest najważniejsze, ma 5 rodzajów skorup i 5 EPS-ów. Co to oznacza? Oznacza to, że każdy rozmiar ma inną skorupę. W związku z tym, po założeniu na głowę, nie wygląda, że jak w hełmie Hermaszewskiego, tylko w małym, zgrabnym kasku. Aby dopasować ten kask do indywidualnych potrzeb ridera, Bell dokłada do kasku dodatkowy daszek. Jest to dłuższy daszek, w związku z tym po jego założeniu zmienia się jego wygląd. Oprócz tego lista akcesoriów dodatkowych do tego kasku nie jest mała, w związku z tym inaczej można sobie jeszcze go dopasować. Jako jeden z nielicznych kasków typu Brain Cover posiada wszystkie atesty i certyfikaty, które uprawniają go do stosowania na drogach publicznych. Custom 500. Jego nazwa została wzięta od pierwowzoru, czyli kasku o nazwie 500, którego właściciel i założyciel firmy Bell, Ray Richard, w 1954 roku stworzył. W związku z tym kultowy kask w kultowej odsłonie. Jego kształt skorupy został wierny temu pierwowzorowi, natomiast został napakowany nowoczesnymi technologiami, jak przystało na XXI wiek. Model tego kasku dostępny jest w 3 wariantach. Wersja podstawowa, wersja SM, czyli wersja limitowana, oraz wersja carbon. Wersja podstawowa wykonana jest z włókna szklanego, z kompozytu włókien szklanych. Wersja SM, czyli tak jak wspomniałem wcześniej, wersja limitowana, wykonana jest także z włókna szklanego, natomiast dodatkowo sygnowana jest przez RSD, czy też RSD, studio Rolanda Sainza, znanego amerykańskiego projektanta, który specjalizuje się w customizowaniu nie tylko motocykli, ale także ma swoją linię produktów, a także wspiera swoimi świetnymi projektami Bella. Oraz ostatnia linia, czyli linia Carbon. Ona wyróżnia się tym, że jest wykonana skorupa z karbonu, a dodatkowo na jego tyle została zamontowana skórzany pasek, który ma służyć jako oldschoolowy element, który trzyma ewentualnie gogle. Cała ta seria ma 5 rozmiarów skorup i 5 EPS-ów, czyli dokładnie tak samo jak w poprzedniku, czyli w kasku Scout Air. Jego skorupa po założeniu na głowę sprawi, że będziemy zgrabnie wyglądać. I tak jak przystało na producenta dbającego o bezpieczeństwo, wszystkie kaski Bell posiadają zapięcie DD. W kasku Custom 500 znajdują się napy. Nie jest to element ozdobny, tylko jest to element, dzięki któremu możemy przypiąć do tego kasku daszek, czarny, biały, dłuższy, krótszy, kwadratowy, okrągły lub szybkę. Oczywiście ilość akcesoriów dodatkowych jest naprawdę wielka, w związku z tym dostosujemy do swoich indywidualnych potrzeb ten kask. Następny w kolejce jest kask Riot. Jest to stunigowana wersja Custom 500. Jest to nowość na ten sezon i jest dedykowana dla wszystkich tych, którzy nie lubią piasku w zębach i much w oczach. Kolejny kask serii Custom to kask Moto 3. Kształt tego kasku nawiązuje do pierwszego kasku integralnego, który został stworzony przez Bella. Był on wówczas inspiracją dla ówczesnych producentów kasków motocrossowych. Jego kształt przypomina stary kask enduro i faktycznie można go założyć i latać starym endurakiem i cieszyć się vintage'em, oldschoolowym stylem, ale po zdjęciu daszka kask nabiera zupełnie innego charakteru. W związku z tym można w nim jeździć zarówno na motocyklu typu bobber,
Cafe Racer lub jakikolwiek inny i cieszyć się tym, że przykuwamy wzrok wszystkich innych motocyklistów. Lans gwarantowany. Kolejnym kaskiem z serii Custom i zarazem ostatnim jest sławny Bullitt. Tak jak Custom 500, dostępny jest w trzech liniach. Linia podstawowa, linia SE, czyli wersja limitowana i seria Carbon. Linia podstawowa charakteryzuje się tym, że wykonana jest z włókna szklanego i tak samo jest w przypadku linii SE, czyli wersji limitowanej. Jednak ona dostępna jest z limitowanymi malowaniami sygnowanymi przez studio Rolanda Sainza. I ostatnia linia, linia karbonowa. Charakteryzuje się tym, że wykonana jest z karbonu. Oprócz tego występuje także w malowaniu sygnowanym przez RSD. Wszystkie kaski Bella mają zapięcie typu DD. I tak jest i w tym przypadku. Jak widać, w kasku tym jest szybka bubble. Jest to charakterystyczna szybka dla tego kasku i występuje ona jako standardowa w wersji karbonowej, jak i wersji limitowanej. W tych dwóch liniach w komplecie znajduje się także druga szybka. Jest to płaska szybka dymiona. W przypadku kasku podstawowego znajduje się tylko szybka płaska, bezbarwna, clear. Ale oczywiście ilość szybek jest nieograniczona właściwie i możemy zarówno bubble, jak i płaską dobrać sobie do indywidualnych potrzeb. Jasna, ciemna, różowa, niebieska, fotochromatyczna, jak i z gradientem. Wszystko dla lepszego dopasowania do naszych potrzeb. W kasku tym oprócz szybki jest wiele smaczków, między innymi uchwyt trzymania szybki, skórzany na magnes, oldschoolowy wlot powietrza, który można od środka zamknąć lub otworzyć, a także sam kształt, obok którego nie można przejść obojętnie. Oprócz tego do każdego kasku linii karbonowej dostarczana jest gustowna torba. Właśnie oto ta torba, skórzana torba, z której na pewno nasza żona będzie bardzo zadowolona, aby iść z nią na zakup. Zatem jeżeli chcesz się wyróżnić z tłumu i chcesz mieć świetną stylówkę, musisz jeździć w Bellu. Wszystkie kaski Bella posiadają 5 lat gwarancji producenta i objęte są programem Assistance. Więcej informacji o Bellu i nie tylko znajdziecie na dobrych sklepach motocyklowych.pl. Na razie.